Witam Was, moi drodzy, z tej strony Łukasz M. Moi kochani, parę dni nie miałem czasu, żeby nagrywać, mam urlop. Dzisiaj na filmie chciałbym Wam pokazać przesyłkę, która do mnie właśnie na dniach dotarła. Jest to paczuszka od Marcina, i w środku jest karta z wymiany i coś ekstra dodatkowego. Może zaczniemy od karty. I jest to karta, moi kochani, autograf Paolo Maldiniego z Showcasea 2015-16. Mam już taką kartę z tym, że normalną, nielimitowaną, a tutaj jest karta limitowana do 150, numer 10. I Marcin wygrał ją w jednym właśnie yy, breaku u doktora Radiana, i od razu żeśmy. Się dogadali, zrobiliśmy wymiankę. Ja Marcinowi wysłałem karty Manchester United, a od niego dostałem właśnie Paolo Maldiniego, autograf z showcase'a. I oprócz tego Marcin pytał się mnie, zanim wysłał do mnie właśnie tą kartę, kogo z Milanu, jakich siedmiu zawodników yy, lubię. Wysłałem mu nazwiska, i popatrzcie, co dostałem od niego jeszcze dodatkowo w prezencie. Masakra, jak to zobaczyłem, są to diabełki. Jak widzicie, czerwone barwy Milanu, i jest tutaj twarz właśnie zawodników, których mu wypisałem moich ulubionych z ostatniej tej najlepszej ery Milanu z lat 2000 do 2007. Tam był Nesta. Jeden z najlepszych obrońców w historii Milanu. Dalej, kogo my tutaj jeszcze mamy? Oczywiście Paolo Maldiniego. I popatrzcie, no dużo tutaj pracy było w to włożone, żeby to stworzyć takiego diabełka. Dalej, mamy Szewczenkę, Andrii Szewczenko. Ja oczywiście yy, wymieniłem Marcinowi ulubionych zawodników właśnie z tej ery, gdzie miałem okazję ich oglądać, bo wcześniej Rutulid, Marko Van Basten i tak dalej to no, tak wiadomo jeszcze byłem mały jeszcze człowiek tak nie znał się na futbolu i mógłbym oczywiście podać tych zawodników ale wolałem tych których osobiście widziałem i oglądałem Inzagi. następnie mamy tutaj oczywiście Ricardo Kake, jego nie mogło zabraknąć Tak samo jak i Gennaro Gattuso. Waleczny pomocnik Milanu. Miejmy nadzieję, że teraz w jego rolę wcieli się Frank Kessie. No i oczywiście Andrea Pirlo. Tak więc drogi Marcinie, dzięki serdeczne za te diabełki. Na pewno znajdą miejsce na półce. Zapewne na filmach będziecie mnie oglądać, to gdzieś tam z tyłu zauważycie te 7 diabełków. Oczywiście, dziękuję również za wymianę. Dzisiaj, moi drodzy, to wszystko na filmie. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, trzymajcie się i cześć.